Smutna sytuacja ostatnio dla Kasi Cichobek, nie będę pytała o rozstanie, ale o taśmy, które zostały wysłane. Jak ty w ogóle oceniasz, że coś takiego dzieje się w, no, w kraju? Wiesz, o podsłuchach w samochodzie to ja akurat z opowieści wiem bardzo dużo i nie pochwalam gwałcenia prywatności w żadnym celu, absolutnie w żadnym. No, kropka.